Witam państwa w kolejnym odcinku serii Historia Polskiej Lechii, w której to samodzielnie badam polskie kroniki i przy okazji zwracam uwagę na rzeczy, o których w historii powszechnej zazwyczaj się nie mówi. Przechodzimy do omawiania dziewiątej księgi roczników Długosza. Zaczynamy informacjami z roku 1300. I tak już na samym początku roczników dowiadujemy się, że Polacy na zjeździe w Poznaniu z powodu ucisku i nadużyć odbierają Władysławowi Okietkowi władzę nad królestwem i wybierają sobie na pana króla czeskiego Wacława. Posłowie polscy przybywają do Pragi i nakłaniają króla czeskiego Wacława do przyjęcia. Królestwa Polskiego i do poślubienia córki nieżyjącego króla polskiego Przemyśla Ryksy i koronują Wacława w gnieźnie na króla, gdzie arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka w biskupów włocławskiego, poznańskiego, wrocławskiego i wielkiego tłumu wojewodów i innych panów polskich koronowali Wacława na króla polskiego, a w praktyce na króla całej zachodniej Słowiańszczyzny. Bardzo istotne tutaj jest to, że Władysław Włokietek został pozbawiony władzy w Polsce przez Polaków. Utracił on wszystkie ziemie, jakie mu podlegały i musiał nawet uciec z kraju. Czyli Władysława Łukietka w Polsce co najmniej nie lubiano, za to sami Polacy prosili Wacława o to, aby został królem Polski. Następnie król Wacław pojmuje za żonę córkę nieżyjącego króla polskiego Przemyśla, gdyż jego pierwsza żona, gutta córka króla rzymskiego Rudolfa i siostra księcia Austrii Alberta nie żyła już w tym czasie. A Łukietek, tak jak już wspominałem wcześniej, nie czując się nigdzie dość bezpiecznie, udaje się do Rzymu. Podobno po to, żeby od swoje grzechy i swoje złe uczynki, których dokonał przeciwko Polakom, a tak naprawdę udał się do Rzymu po to, aby szukać tam pomocy dla swojej sprawy. Podobnie jak to zrobił Kazimierz Odnowicie, czyli Karol Mnich. A co więcej, dalsze losy Władysława Łokietka mają wiele wspólnego z poczynaniami Kazimierza Odnowiciela w Polsce. Król czeski został władcą polskim, a na temat jego rządów długo pisze tak: w czasie pobytu króla Polski i Czech Wacława w Czechach, Czesi i Morawianie sprawiedliwie sprawują rządy w Polsce a syn Wacława zostaje koronowany na króla węgierskiego. Informacja z roku 1303. Król Czech i polski Wacław koronuje w Pradze swoją żonę, czyli Polkę, i daje Polakom Czecha za namiestnika. Król Czech wcale nie miał obowiązku koronowania swojej żony na królową, jednak to uczynił. To jego posunięciem można odbierać jako wyrazy szacunku dla całego narodu polskiego. Dowiadujemy się również, że mianował swojego namiestnika na całe tereny polskie, jednak zrobił to dopiero po tym, gdy usunięto... Księcia Opaskiego Mikołaja z dzierżawy i starostwa Królestwa Polskiego z powodu skarg na ucisk, które na niego wnoszono. Mianuje i ustanawia namiestnika i starosty Królestwa Polskiego oraz Kujaw i Pomorza. Czecha, Fryczkę z Czachowic. Czyli po prostu polscy namiestnicy uciskali Polaków. Ci się poskarżyli królowi czeskiemu, i on mianował własnego namiestnika, który, jak dowiadujemy się z roczników Długosza, łagodniej i sprawiedliwiej traktował naród polski, niż robili to lokalni książęta. I w tym roku, w 1303, przemyślidzi byli u szczytu swojej potęgi w Europie. Kontrolowali oni Czechy, królestwo polskie, czyli Małopolskę, Wielkopolskę, Kujawy, Pomorze. Tak naprawdę Śląsk również był im podporządkowany, a do tego, jak wyczytałem, w rocznikach za sprawą swojej pierwszej żony Gutty, król Czech, a właściwie król zachodniej słowiańszczyzny, Wacław, sprawował również kontrolę nad Miśnią, czyli nad Serbią zachodniosłowiańską oraz nad Marchią Brandenburską, Czyli w praktyce niemal całkowicie kontrolował zachodnią słowiańszczyznę. Nie kontrolował jedynie Mazowsza, Prus i części Pomorza Zachodniego. Ale król zachodniej słowiańszczyzny Wacław podjął kroki, aby zjednoczyć pozostałe ziemie. Dodatkowo Węgrzy wybrali sobie przemyślidów na króla węgierskiego. Tym samym przemyślili i kontrolowali również całe Węgry tutaj zaznaczone na mapie, w tym okresie bez gospodarstwa wołoskiego, czyli tych terenów tutaj na południu. Jednak jak widać na mapie, same Węgry w tym czasie były niemal wielkości Francji. Jeżeli dodamy do tego tereny zachodniej Słowiańszczyzny, przemyślici byli najpotężniejszym rodem w Europie, którzy byli na najlepszej drodze do zjednoczenia wszystkich terenów zachodniej Słowiańszczyzny, Imperium Bolesława Chrobrego, czy terenów pierwszej Lechii. Jednak ten fakt nie podobał się niektórym środowiskom. Jeżeli Państwo oglądali moje wcześniejsze filmy, to łatwo domyślić się, dalszych losów Przemyślidów. Z roku 1304 mamy informację, kiedy król Czech i polski Wacław jest zajęty wojną z Węgrami, Władysław Łokietek korzystając z dogodnej chwili wkracza z wojskami do Polski i zajmuje kilka grodów i miast. Czyli Władysław Łokietek wygnany z Polski, który szukał pomocy w Rzymie i który taką pomoc uzyskał, działa na flance Wacława, szkodzi mu i wraz ze środowiskami popierającymi papiestwo stara się nie dopuścić do tego, aby Przemyślidzi podporządkowali sobie całe Węgry. Z przepisów dowiadujemy się jeszcze jednej bardzo ważnej informacji. Faktycznie o powodzeniu Karola Roberta, czyli przeciwnika Przemyślidów na Węgrzech. Zadecydowały wyrok papieski z maja 1305 odsądzający przemyślni do wodkorony węgierskiej i nakładający klątwę na ich stronników, oraz koalicja powstała w 1304 roku przeciw Wacławowi IV, do której należeli Łokietek i Habsburgowie. czyli innymi słowy, papiestwo oraz ich pachołek, czyli Król Rzymski, oraz drugi pachołek Władysław Łokietek, robili co mogli, aby doprowadzić do zagłady odradzające się pod przywództwem Przemyślidów Imperium Lechitów. Warto tutaj nadmienić, że Karol Robert był Francuzem, a papież, który zasiadał wówczas w stolicy apostolskiej, był mocno powiązany z Francuzami. W tym samym roku umiera arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka, jego następcą zostaje Bożysław, który dla uzyskania zatwierdzenia osobiście udaje się do Italii. Jednak przez dwa lata nie może zostać zatwierdzony, a najprawdopodobniej chodziło o to, aby nie zatwierdzić przychylnego Przemyślidom arcybiskupa w katedrze gnieźnieńskiej. Z roku 1305 mamy informację, Król Czech i Polski Wacław po spustoszeniu Czech i Moraw przez króla rzymskiego Alberta i jego syna Rudolfa umiera w Pradze. Król Wacław zaczął zapadać na zdrowiu, czy to wskutek choroby, czy starości, czy jak inni twierdzili, trucizny. Najprawdopodobniej trucizny jednak. Król Czech został najechany przez króla rzymskiego i jego syna, a przyczyną tego najazdu było podobno to, że król Wacław po śmierci swej żony Gutty, siostry tego króla rzymskiego Alberta, odmówił wycofania się z miasta Eger i okręgu Miśnieńskiego oraz płacenia z gór Kutnej Chory, za czasów wspomnianego króla Wacława otwarto kopalnię srebra na rzecz skarbu cesarskiego 80 tysięcy grzywien w srebrze. Oczywiście król Wacław próbował się bronić i z marchi miśnieńskiej i Brandeburskiej usiłował wystawić wojsko, czyli zarówno marchia miśnieńska, jak i brandeburska były pod bezpośrednią kontrolą króla Wacława. To powinno już wyjaśniać dlaczego brandeburczycy zamordowali króla Przemyśla II. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, byli oni powiązani z Czechami nawet nie zdawałem sobie sprawy, bo wcześniej w rocznikach o tym nie pisano, że Wacław tak naprawdę kontrolował Marchię Branderburską. Król Rzymski go najechał pod pretekstem tego, że, że zarówno Marchia Miśnieńska, jak i Branderburska były wianem nieżyjącej żony Wacława Gutty. Jednak to jest zwykły pretekst, który nie trzyma się kupy. Jeżeli nie doszło do rozwodu, a Gutta umarła z przyczyn naturalnych, to wiano powinno zostać przy Wacławie. Faktycznym powodem najazdów króla Rzymskiego na Czechy była chęć rozbicia odradzającego się Imperium Lechitów. W roku 1306 nowy król Czech, Wacław II, widząc, że Władysław Wielusław Okietek zagarnia Polskę, gromadzi wojsko, a kiedy podąża z nim do Polski, koło Oumuńca ginie zamordowany. Jego następcą w Czechach został książę Austrii Rudolf. Ta zbrodnia była osłonięta wielką tajemnicą. Głównym podejrzanym był Konrad von Pottenstein, rodem z Turyngi, który został szybko schwytany przez ludzi i w szale bez rozpoznania sprawy został zamordowany. Tak naprawdę spiskowcy, którzy faktycznie zamordowali króla czeskiego, znaleźli sobie jakiegoś kozła ofiarnego, który być może nawet brał udział w tym morderstwie, ale żeby nie wyszli na wszyscy spiskowcy szybko zamordowano Konrada, aby nie można było dojść prawdy. Jednak jak czytamy w rocznikach, niektórzy twierdzą, że król rzymski Albert posłał na dwór króla czeskiego Wacława trzech rycerzy, szwabów w celu dokonania tego zabójstwa. I ta wersja jest moim zdaniem najbardziej prawdopodobna. Na tym etapie roczników chyba nikt z Państwa nie ma już wątpliwości, że papiestwo i król rzymski to kanalie, które są gotowe posunąć się do każdej zbrodni, aby utrzymać swój prymat w Europie. Czechom narzucono nowego króla, jednak tak naprawdę przez następne 15 lat toczono w Czechach ciągłe walki o to, kto będzie nowym królem czeskim. W tym samym roku dowiadujemy się, że niemal wszyscy uznają za pana Władysława Łokietka. Jedynie panowie i szlachta z Wielkopolski przyjmują księcia Głogowa Henryka. Z powodu tego braku zgodności żaden z nich nie zdobył korony królewskiej. Czyli Łokietek, mimo że był wspierany przez papiestwo oraz przez Węgrów, nie był w stanie podporządkować sobie Polski, nawet po śmierci króla czeskiego, a właściwie króla zachodniej I mimo, że katedra gnieźnieńska była kontrolowana przez Polaków, jakoś nie mogli oni koronować nowego króla. Oczywiście wynikało to z tego, że każdy następny pretendent do tronu czeskiego koronował się na króla Czech, a jednocześnie rościł sobie prawa do korony Królestwa Polskiego, czyli do korony Zachodniej I dlatego ani Łokietek, ani książe Głogowski nie mogli koronować się w gnieźnie na króla Polski. W tym samym roku dowiadujemy się również, że arcybiskup gnieźnieński Bożysław, który został ostatecznie zatwierdzony po dwóch latach starań, już po śmierci oczywiście obydwu królów czeskich, umiera na dworze w Awinionie, czyli nawet nie udało mu się wrócić do Polski, być może i tutaj ktoś mu pomógł zejść z tego świata. Jego następcą zostaje Janisław, bez wątpienia pachołek papieski. Z roku 1308 mamy informację z cesarstwa pokazującą, jakie to wyższe wartości panowały w cesarstwie rzymskim. Król rzymski Albert zginął zabity przez swego bratanka, na jego miejsce wybierają hrabiego Luksemburga Henryka. Król Albert sprawował opiekę nad swoim bratankiem, za co ten go zamordował. Tak właśnie wygląda niemiecka wdzięczność. W roku 1310. Władysławowi Łokietkowi rodzi się sławny i wielki syn Kazimierz, po śmierci księcia Henryka Wielkopolska podała się władzy Władysława Łokietka, a mimo to Łokietek dalej nie koronuje się na króla. A przecież kontroluje on już całe tereny polskie oraz arcybiskupstwo gniźnieńskie, więc niby co stoi mu na przeszkodzie? Oczywiście to, że korona zachodniej Słowiańszczyzny należała wówczas do królów czeskich. Dodatkowo Węgry zmuszone interdyktem powszechnym wybierają na króla Karola Martela, oddając mu wszelkie dobra królewskie. Kary kościelne ogłoszone na synodzie budzińskim były wymierzone przeciw części duchowieństwa nieuznającego Karola I Roberta, czyli to, jak mówiłem wcześniej, to zaangażowanie papiestwa na Węgrzech doprowadziło do tego, że przemyślidzi zostali stamtąd wygnani, a władcom węgierskim został przychylny papiestwu Pachołek. W roku 1311 Czesi po wygnaniu swojego króla Henryka wybierają hrabiego luksemburskiego Jana. Od czasu wspomnianej koronacji za poduszczeniem panów czeskich Jan używał tytułu króla i uważał się za króla nie tylko Czech, ale i Polski. Oczywiście po raz kolejny długoż nie może napisać wprost o co chodziło, a chodziło o to, że prawowitymi dziedzicami korony zachodniej Słowiańszczyzny byli w tym okresie Czesi. Od tego czasu aż do cesarza Zygmunta przez lat prawie 120 Czechy pozostawały pod władzą Luksemburczyków, za ich panowania, a szczególnie za Wacława IV, popadły w różne herezje. Czechy popadły w herezje z jednego prostego powodu. Zostali oni wydymani przez papiestwo. Najpierw papiestwo wykorzystywało Czechów do walki z Piastami, do rozbicia imperium Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmiałego i Bolesława Krzywoustego, a potem, gdy sami byli blisko zjednoczenia całej zachodniej słowiańszczyzny i odbudowania imperium Lechitów pod panowaniem dynastii Przemyślidów, papiestwo zrobiło co w ich mocy, aby ich zniszczyć Oraz odwrócili swoje przymierza o 180 stopni I zaczęli popierać Piastów Czyli Władysława Łokietka Przeciwko Czechom Nie ma więc się co dziwić, że Czesi mieli podziurki w nosie Papiestwa i całego tego katolickiego chlewu W roku 1313 Król Rzymski Henryk VII Otrzymuje koronę w Rzymie Podczas oblężenia Florencji ginie otruty w czasie przyjmowania Eucharystii Czesi skorzystali z okazji I wygnali również jego syna z królestwa Tak jak mówiłem w Cesarstwie Rzymskim Panowały wyższe standardy w roku 1316 książę Władysław Łokietek wysyła biskupa włocowskiego Gerwarda do papieża Jana XII z prośbą o koronę królewską. W roku 1317 mistrz Pruski, dowiedziawszy się, że książę Władysław Łokietek posłał do Rzymu poselstwo celem zyskania korony, chcąc przeszkodzić sprawie, sam wysyła posłów i zachęca króla czeskiego Jana, by jako prawdziwy dziedzic polski przeszkodził temu żądaniu. Hrabia luksemburski Jan, pragnąc pomścić wygnanie z królestwa czeskiego, najeżdża Czechy, jednak w tym momencie zostaje pokonany przez Wilhelma Zająca i nie uda. Daje mu się jeszcze ostatecznie zapanować nad Czechami. W roku 1319 papież z powodu zarzutów króla Jana nie chce koronować Władysława Łokietka na króla, ale pisze list, będący dowodem dość dużego szacunku. Treść tego listu można sobie przeczytać w rocznikach, jednak podsumowując cały list, można powiedzieć, że papież powiedział, że jest za, a nawet przeciw temu, aby Władysław Łokietek koronował się na króla polskiego. Papież był świadomy tego, że gdyby wyraził zgodę na koronowanie się łokietka na króla zachodniej Słowiańszczyzny i tak naprawdę zachodnia Słowiańszczyzna miała swojego króla w osobie Jana Luksemburskiego, obnażałaby hipokryzję papieństwa w oczach szlachty w całej Europie. Jednocześnie papież dał łokietkowi wolną rękę, aby ten bez zgody papieskiej koronował się na króla zachodniej słoweńżczyzny lub znalazł inny sposób koronowania się na króla, który nie będzie oczywistym złamaniem prawa. Z tego samego roku mamy również informację, że po śmierci biskupa wrocławskiego Henryka wskutek niezgody kapituły wybrano dwóch biskupów, ci prawie przez 7 lat toczą spory w kuri rzymskiej. Oczywiście cały ten spór rozbijał się o to, czy nowym biskupem wrocławskim zostanie stronnik Czeski, czy stronnik Władysława Łokietka. W roku 1320 Polacy nie czekając na nowy dekret stolicy Polstolskiej, Koronują w Krakowie Władysława Łokietka Na króla po przeniesieniu wówczas po raz pierwszy korony i insygniów królewskich z Gniezna do Krakowa W praktyce cała ta koronacja jest jedną wielką chucpą Władysław Łokietek nie mogąc legalnie koronować się na króla zachodniej słowiańszczyzny w Gnieźnie Wymyślił sobie wybieg, którym to został koronowany w Krakowie na króla krakowskiego Oczywiście długo już nazywa go królem polskim jednak w tym samym czasie Czesi nazywają Łokietka królem krakowskim. I niemal na 100% jestem pewny, że w roku 1320 Władysław Łokietek rzeczywiście został królem krakowskim, ponieważ nie mógł legalnie zostać królem polskim. Więc wymyślił sobie ten cały wybieg, aby prawo ominąć i dopiero z czasem zaczął się nielegalnie tytułować królem polskim. Co w konsekwencji miało dla Polski opłakane skutki. Ale o tym będzie za chwilę. W roku 1322 król czeski Jan zabiegał o księstwo wrocławskie, i ostatecznie od tego czasu Wrocław odpadł od Królestwa Polskiego. Czyli dwa lata po tym, jak Władysław Łokietek koronował się na króla krakowskiego i nielegalnie rościł swoje prawa do całego królestwa polskiego, księstwo wrocławskie wymówiło mu posłuszeństwo i przeszło pod władzę legalnego króla zachodniej słowańszczyzny Jana Luksemburskiego. W roku 1323 król rzymski Ludwik po pokonaniu swego współzawodnika księcia Austriackiego, przybywszy do Rzymu wybiera antypapieża i w czasie pobytu Jana XII w Awinionie otrzymuje od niego koronę cesarską. Czyli w cesarstwie jak zwykle panuje burdel, a cesarz rzymski ma swojego papieskiego mapeta. W roku 1325 król polski mając na względzie potęgę Litwinów, żeni swego syna Kazimierza z córką ich księcia Gedymina. I tytułem posaga otrzymuje zwrot wszystkich jeńców. Władysław Okietek na skutek swoich działań wymierzonych przeciwko Czechom rozpaczliwie potrzebował sojuszników. Nie mógł ich znaleźć na terenie zachodniej Słowenjszczyzny, ponieważ był on uzurpatorem i papieską marionetką działającą na szkodę królestwa Lechitów musiał szukać sojuszników Litwinów. Pogan którzy mordowali chrześcijan i wielokrotnie najeżdżali tereny polskie. Jednak Łokietek nie miał oporów, żeby zawrzeć z nimi sojusz i w roku następnym, 1326, król Polski Władysław, pamiętając o krzywdach wyrządzonych Królestwu Polskiemu przez margrabiów branderburskich, grabi pustoszy całą Marchię. Oczywiście w tym najeździe pomagają mulitwini, spłonęło 140 wsi i tyleż kościołów, spalono dwa klasztory cystersów i dwa mniszek. Oczywiście atak na Branderburgie był wymierzony przeciwko Czechom, to aby osłabić jednego z sojuszników czeskich, a wojska Łokietka jak na prawdziwych katolików przystało, palili kościoły, klasztory i mordowali ludzi na prawo i lewo. W roku 1327 wszyscy książęta Śląsty, prócz świednickiego, urażeni o to, że Władysław Łokietek tytułuje się królem polskim, odchodzą od niego i poddają się królestwu czeskiemu. Składają też hołd królowi Janowi, zmieniają nawet herby, żeby nie stwarzać pozoru, iż mają cokolwiek wspólnego z Polakami. Władysława Łokietka nie nazywali królem Polski. Lecz królem krakowskim i tak kazali go nazywać swoim poddanym. Tak jak mówiłem już wcześniej, Władysław Łokietek był sojusznikiem papiestwa. Samozwańczo koronował się on na króla krakowskiego, a w praktyce całkowicie nielegalnie tytułował się królem polskim. To postępowanie Łokietka doprowadziło do tego, że niemal wszyscy książęta śląscy wymówili mu posłuszeństwo, zmieniali nawet herby i uznali się lennikami legalnemu spadkobiercy korony zachodniej Słowiańszczyzny, Janu Luksemburskiemu. Pozostałe tereny polskie nie uczyniły tego tylko dlatego, że były bezpośrednio kontrolowane przez Łokietka. I za pomocą rządów silnej ręki Łokietek utrzymywał się przy władzy. W tym samym roku Litwini grabią bezkarnie Saksonię, czyli znowu ten atak jest wymierzony przeciwko sojusznikom Króla Czeskiego. W roku 1329 królewski Jan, przybywszy z pomocą Krzyżakom, zajmuje Gród i ziemię Dobrzyńską, a potem Włocławek. W roku 1330 po powrocie mistrza do Prus, król Wadysław ze znacznymi posiłkami Węgrów i Litwinów pustoszy niemal całe Prusy. Król Czech Jan Luksemburski, który starał się odzyskać kontrolę nad całym terenem zachodniej Słowiańszczyzny, sprzymierzył się z krzyżakami przeciwko Łokietkowi. I mimo, że krzyżacy są przedstawiani w historii jako wielcy zbrodniarze i zdrajcy działający na szkodę państwa polskiego, w tym czasie tak naprawdę wywiązują się jeszcze ze swoich zobowiązań co do legalnego władcy zachodniej Słowiańszczyzny i pomagają Umagają mu zwalczać buntownika Władysława Łokietka. Oczywiście nie robią tego bezinteresownie. Zagrabiają m.in. Pomorze Gdańskie oraz inne ziemie. Jednak, patrząc na to obiektywnie, o zgrozo są oni lojalnymi sojusznikami. Legalnego lechickiego władcy Przeciwko tyranowi Łokietkowi W tym samym roku mam informację z Węgier Gdzie król węgierski Karol Wraz z królową Elżbietą Zupełnie niespodziewani w czasie obiadu Zostają zranieni przez pewnego strachcica Felicjana Który chciał zabić ich oboje oraz ich synów Z powodu wydania jego córki Synowi króla polskiego Kazimierzowi na schalbienie Felicjan i jego potomkowie giną marnie Do całej sytuacji doszło ponieważ Królowa Elżbieta Oddała przebywającą u niej córkę Felicjana Klarę, bawiącemu wówczas na Węgrzech i ujętemu urodą Klary swemu bratu Kazimierzowi, synowi króla polskiego Władysława, i przymknęła oczy na to, że ją zhańbił, czyli że ją zgwałcił. Dziewica bowiem Klara, zgwałcona przez księcia Kazimierza i dosyta wykorzystana, w tajemnicy mówi swemu ojcu Felicjanowi o swym hańbieniu. Z tego powodu Felicjan, który był znacznym szlachcicem w królestwie węgierskim, próbował zamordować współwinowajców, to jest króla węgierskiego, i jego żonę, czyli córkę Władysława Łokietka. Warto tutaj również podkreślić, że Jedyny syn Władysława Łokietka, czyli Kazimierz, zwany później Wielkim, dokonał tego gwałtu. Czyli można by powiedzieć, że Kazimierz nauczył się zwyrodnialstwa od swego zwyrodniałego ojca. Król Polski Władysław prosi papieża przez posłów o pieniądze na wyprawę krzyżową przeciw niewiernym. To jest bardzo ciekawe stwierdzenie, zwłaszcza, że w owym okresie Łokietek był sprzymierzony z tymi poganami. To niby na kogo on chciał zmontować tą wyprawę krzyżową? Na swoich sojuszników? A uzyskawszy zezwolenie na jubileusz, gromadzi wielką sumę pieniędzy. W praktyce papież zezwolił Łokietkowi, aby ten otrzymywał dochody ze sprzedaży odpustów. Oczywiście te pieniądze nie miały służyć niczemu innemu, jak finansowaniu działań Łokietka, mających za zadanie walkę z legalnym królem Lechickim, to jest Janem Luksemburskim. W roku 1332 krzyżacy, zebrawszy wojsko, zajmują ziemię kujawską i dobrzyńską, mimo oporu wojczyzny. Ciecha z kościela! I tutaj należy podsumować rządy wspaniałego władcy, jakim był Władysław Łokietek. W roku 1300 został on wygnany z kraju przez Polaków, potem wrócił do Polski jako Mapet Papieski, wspierany przez papieża przeciwko legalnemu władcy zachodniej to jest Wacławowi Czeskiemu. Siłą podporządkował sobie on ziemię polskie. Przez 30 lat prowadził on ciągłą wojnę domową w zachodniej Na rzecz Brandenburgi udało mu się stracić Słups, na rzecz Krzyżaków udało mu się stracić. Zostać po Morze Gdańskie. Za pomocą fortelu koronował on się na króla krakowskiego chociaż w praktyce zupełnie nielegalnie. Uważał się on za króla polskiego. Z tego powodu lojalność wypowiedzieli mu książęta śląscy, którzy przyłączyli się do prawowitego władcy zachodniej Słowenii. Przymierzył się on z pogańskimi Litwinami i razem z nimi najeżdżał tereny zachodniej Słowiańszczyzny mordując bezitośnie chrześcijan ostatecznie pod koniec swojego panowania udało mu się nawet stracić Kujawy i ziemię dobrzyńską zmarł on w roku 1333 ustawił swojemu synowi niewielkie i wyniszczone królestwo przerost ambicji zachłanność i brak zasad moralnych Łokietka doprowadziły do tego, że zamiast uznać się lennikiem króla czeskiego, czyli króla zachodniej Słowiańszczyzny Wacława, przyłożył rękę do tego, aby zachodnia Słowiańszczyzna została w końcu zjednoczona. Działał na jej szkodę. Przymierzył się z wrogami sprawy lechickiej. Podsumowując, moim zdaniem Władysław Łokietek jest jednym z największych zdrajców zaraz po Kazimierzu Odnowicielu w historii Lechi. Mógł on przecież zostać lojalistą Wacława II. Razem z nim mógł on odzyskać inne tereny zachodnie słowiańszczyzny. Mazowsze, Pomorze Zachodnie. Gdyby tak zrobił Wacław II, najprawdopodobniej zrobiłby Łokietka namiestnikiem na terenach polskich. A Łokietek mógłby sobie żerować niczym robak w potężnym Królestwie Lechickim. Mógłby umacniać swoją pozycję i w przypadku śmierci przemyślidów był. Jakiegoś innego powodu usunięcia ich z władzy nad Królestwem Lechickim, to on lub jego potomkowie realnie mieli szansę przejąć po Przemyślidach władzę nad całym Królestwem zachodniej Jednak Władysław Łokietek wolał przyłożyć rękę. Do rozpadu Imperium Lechitów po to, aby mógł się on tytułować królem ogryska wykrojonego z terenów lechickich, jakim było królestwo krakowskie. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jak Państwo widzą w lewym dolnym rogu, tym razem użyłem innego orła. Części z Państwa nie podobał się poprzedni zmodyfikowany masoński orzeł z godła i nasz lechicki kolega Marduk samodzielnie wykonał nowego orła, którego właśnie widzicie Państwo w lewym dolnym rogu. I w komentarzach do filmu możecie się wypowiedzieć, czy tego typu orzeł wam się. Bardziej podoba. Ja ze swojej strony chciałbym bardzo podziękować koledze Mardukowi za jego wkład dla kanału. Zapraszam Państwa do obejrzenia następnego odcinka z serii, w którym będę omawiał dokonania Kazimierza Wielkiego. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.